Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku powiemy sobie o oszustwach. Będą to oszustwa internetowe, najczęściej, które są popełniane przez ludzi. Tu mam już karteczkę, o czym będziemy rozmawiać. Często do mnie piszecie, zrób odcinek o oszustwach, jak to wygląda, czy Cię kiedyś to spotkało. Tak, spotkało mi to nawet kilkanaście razy. Było też y, kilka wycieczek na policję. No i postanowiłem zrobić taki odcinek. Y, jak temu zaradzić. Jak wyglądają typy oszustw na Facebooku, na OLX. Są dwa takie portale, gdzie najczęściej jest pełno tego typu oszustw. Y, oszuści różnią się od amatorów do naprawdę przebiegłych osób. Pierwsze os oszustwo to będzie na potwierdzenie przelewu. Jak to wygląda? Potwierdzenie przelewu. Sprzedajemy coś, na przykład y monetę, takie mapki. Sprzedaliśmy na kwotę 150 zł. Ba bardzo miły kupujący kontakt na najwyższym poziomie i dostajemy potwierdzenie przelewu. To co robimy? Najczęściej yy, nieświadomi ludzie wysyłają yy, paczki i wysyłają potwierdzenie, nie czekając na przelew. No i potem się okazuje, że ten przelew nie dochodzi, my piszemy, a potem druga strona nam w ogóle nic nie odpisuje. I to jest właśnie takie oszustwo na przelew, czyli wysyłają nam potwierdzenie przelewu, które oni po prostu sfałszowali. Ludzie są też czasem naiwni, więc Padamy Ofiarą oszustwa Spotkałem się z tym kilkakrotnie Ktoś chciał ode mnie wyłudzić monety Ale mu się to nie udało Kolejny typ oszustwa na zdjęcia z neta Lub innej aukcji Ktoś tam zakłada Przypójmy fikcyjne konto lub na, na OLX Albo na Facebooku Czasem nawet widziałem moje zdjęcia moich monet, nawet, nawet z YouTube'a, nie wiem jak oni to robią i po prostu próbują to sprzedać. A potem okazuje się, że to jest oszust, który sobie pobrał zdjęcia z neta. Jak sobie pobrał zdjęcie, to może takich aukcji nastawiać nawet i 20. Więc jeżeli wygląd zdjęcie wygląda podejrzane, jest niewyraźne, zawsze powiedzcie Poproszę zdjęcie na przykład tej monety, tak? No i prosisz go o zdjęcie, a zazwyczaj dostajesz jakieś zdjęcie podobne. I tak wygląda to oszustwo. Trzeba działać, nie dać się oszukać. Jeżeli chodzi o takie oszustwo, mnie to spotkało yy, za pierwszym razem, jak mi oszukał gościu. Po prostu osiągnął zdjęcie z Google'a. To było w roku 2014 i to było Byłem pierwszy raz poszkodowany. Kolejne oszustwo na srebro, okazja srebro, srebro, srebro. Potem przychodzi paczka jest 9, na przykład 925 napisane. Widać czy nie widać. O, tutaj będzie widać. 925. Albo monety falsy. Dostajemy paczkę, a tam się okazuje, że nie ma nic srebrnego, tylko jest na przykład posrebrzane. A potem kupujący mówił, że on nie wiedział, że wszystko pokryje i tak dalej. Idziemy na policję, a policja umarza postępowanie. Najlepiej spotkać się osobiście, ale czasami z Krakowa do Gdyni to chyba nikt nie pojedzie. A człowiek dostaje białej gorączki, po prostu kupuje. Kolejne oszustwo, przelew natychmiastowy. Jeżeli słyszymy takie określenie w rozmowie z sprzedającym, to omijajmy takiego człowieka. Przelew natychmiastowy, wyślesz przelew natychmiastowy, a potem kontakt się urywa i to jest kolejne oszustwo. Kolejne oszustwo na piękne zdjęcia towar w najwyższej klasy. Już nie raz kupowałem monety. Zdjęcie było naprawdę bardzo atrakcyjne. Były tam mapki, były papierze. Był nawet traugut. No i jak? Dogadujemy się. Cena bardzo okazyjna. Kupuję, a potem się okazuje, że monety są fałszywe. Ale policja umarza takie właśnie oszustwo, bo no, po prostu towar dostałeś, więc wszystko się zgadza, oni nie widzą tutaj problemu. Więc jeżeli widzicie, jeżeli coś jest za piękne, to na pewno nie jest prawdziwe. A um, niektóre kopie są tak doskonale zrobione, że nawet nie rozpoznacie czy to jest kopia, czy to jest falsyfikat. Kolejne mm, oszustwo, no to kopie i falsyfikaty, no to często spotykałem się z tym, że ktoś mi chciał wcisnąć takie właśnie kopie jako mapki, bo robią kopie mapek, żołnierzy, wszystko teraz jest tego naprawdę sporo, czasem nawet i mówią na to organy. oszuści. Jeżeli chodzi o aukcje na Allegro, kopie i reprodukcje No to tam akurat macie taki odpowiedni dział, gdzie oszuści są bezkarni Kupują po prostu Wylicytujemy, przypuśćmy, monety tam są, na pewno, tam są zawsze niewyraźne zdjęcia My to tak weryfikujemy, nie weryfikujemy i okazuje się, że licytujemy coś za nawet kilka tysięcy, często widzę, jak ktoś wyli wylicytował za kilka tysięcy kopie i falsyfikaty na takiej aukcji. I potem jest płacz, bo potem okazuje się, że chorobry nie jest złoty. No ale odpowiednia kategoria i wszystko się zgadza. Jak działać i nie dać się oszukać? No to jest najważniejsze pytanie. Yy, w pierwszej kolejności, jeżeli kupujemy na Facebooku, trzeba zobaczyć na konto. Akurat, jeżeli ktoś ma na przykład yy, screenshota zrobionego jako profilowe, no to jest już na miejscu, odpada. Kolejne, kolejne zdjęcie to jest po prostu takie: no, z Instagrama najczęściej jakaś piękna pani. I potem ja patrzę na znajomych. Jeżeli widzę, że jest ich na przykład tysiąc. I potem są jakieś tam, y, jakieś Araby, y, jakieś Hiszpani, Hiszpanie i Anglicy. No to wiadomo, że coś tutaj nie gra, tak? A Pola, Polacy to takie same ese Bixy i Karyny. No to takie konto, oczywiście. Y, no, odrzucam. Jak coś jest w stanie, to pewnie fake. No, powiem Wam, że różnie bywało różnie się kupowało, i powiem wam, że idzie trafić okazję, naprawdę, ale idzie też naprawdę dość sporo wtopić pieniążków. I czasem dostajemy takiego ciśnienia, że po prostu no, nie myślimy logicznie i kupujemy, a potem się okazuje, że, że rzeczy, które kupiliśmy za 2000 miały być warte 10 tysięcy, są warte na przykład 500 zł. Kolejne. Skąd pan jest? Mam kuzyna, który obok mieszka. Może podjechać. To jest zazwyczaj gadka typu nie ma problemu, a po minucie gościu nas blokuje. Więc wiadomo, że to oszust. No Jest kilku na grupach takich ludzi po prostu, że no, oszukują. I oni są już praktycznie zawodowi. Na każdej grupie są pododawani i próbują sprzedać naprawdę przeróżne rzeczy. Do jednego, jeden do mnie kiedyś się odezwał, że ma takie i takie monety. Ja tam patrzę, tam są monety warte no 10 tysięcy. On chciał tylko 500 zł. No i powiedziałem, że mój kuzyn obok pana mieszka, to on odbierze osobiście, dam mu pieniądze. Momentalnie mnie zablokował. Proszę o fotkę jednej z monet. Tak, wspomniałem wcześniej, po prostu, jeżeli ktoś nam pokazuje monety, zdjęcie jest naprawdę takie no, niskiej jakości, do niskiej jakości robią y, zdjęcia ludzie starsi. Ale powiem Wam, że od starszych osób naprawdę można kupić fajne przedmioty. No i poprosimy na przykład monetę taką, proszę o zdjęcie tej monety, zakreślamy w kółeczko. I zdjęcia nie dostajemy. Jeżeli zostaliśmy oszukani przez internet, nie otrzymaliśmy paczki, zgłaszajcie na policję takich oszustów. Jeżeli chodzi o mnie, ostatnio kupiłem monety za 80 zł. Chłopakowi matka umarła w listopadzie. A perfidnie mnie oszukał na 80 zł. Tylko 80 zł potrafił no, oszukać. Nie wiem. nie wiem, co ludzie mają w głowach. Naprawdę Ale Nawet takie Za 80 zł oszustwo Trzeba Zgłaszać Ja każde oszustwo praktycznie zgłaszam Kolejna Wysyłka pobraniowo Nie każdy wysyła pobraniowo tutaj tracimy naprawdę yy, fajne przedmioty bo nie każdy potrafi Wypełnić ten drog, nie każdy ma Konto w banku, ponieważ na przykład ma komornika i woli pieniądze przekazem, tak. Ale to drożej kosztuje i czasem się nawet nie opłaca tego przekazu wysyłać. Koszty no, są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o pocztę, bo się strasznie podnieśli, więc ciężko jest teraz coś kupić pobraniowo. Nawet jak odbierzemy taką przesyłkę, to i tak nas to nic nie chroni, ponieważ no, jeżeli odebraliśmy paczkę, to z, 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 zaakceptowaliśmy zawartość przesyłki. I tu jest najlepsza już opcja: możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze, przy listonoszu. To jest jedna z takich yy, lepszych opcji. No srebro to idzie zweryfikować, bo na przykład no, weźmiemy do ręki jakiś tam łańcuszek I już będziemy wiedzieć, że to jest nie srebro, to jest posrebrzany łańcuszek Który mi ostatnio gościu wcisnął A tam opisałem go trochę na Facebooku, ludzie się pośmiali, była przy zabawa Na policję nie pójdę, bo znowu umorzą I tak to właśnie wygląda jak widzicie, to są, tutaj są różne rzeczy, tak, które nabyłem, ale powinno być posrebranych rzeczy około kilograma, może półtora. Na tyle zostałem już uwalony, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o monety te, no to one się zdarzają dość często. Pewnie chcecie wiedzieć, jaka była moja największa wtopa. Największą moją wtopą był zestaw monet za 2600 zł. Byłem na policji, zgłaszałem wszystko. Gościu mi jeszcze wysłał jakieś wykopki, wszystko zaniosłem na policję. Co się okazało, gościu chce oddać pieniądze, no ale niestety nie oddał. Sprawę umorzyli, bo człowiek chciał się dogadać. No, i nie, nie otrzymałem swoich pieniędzy. Sprzedałem monety, które były warte 600 Tak to właśnie wygląda. To jest magia kupowania przez internet, bo widzicie naprawdę fajne paczki, które Wam pokazuję, ale tak naprawdę yy, pokazuję Wam tylko te filmiki, które są naprawdę no, fajne. Oszustwa Wam nie będę pokazywał, bo czasem no, człowiek się za bardzo denerwuje Tu na przykład macie zapalniczkę z Kopia oczywiście Tutaj mam akurat yy, srebrne rzeczy Tak tylko wyciągnąłem Bo porównanie na przykład Tego papierza A tego No to naprawdę różni się Dość sporo Nawet jak go weźmiecie do ręki to moneta to, no to już wiecie, że ta jest kopią. Uważajcie na giełdach, tam jest najwięcej podróbek. Najlepszy kontakt to kontakt bezpośredni z klientem. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.